trochę do kolegów radnych, tam pani Sylwestrii Stańczyka. Na podstawie tej obecności jest wszystkich zebranych. Stwierdzam, że mamy kworum, ale może podjąć prawomocne uchwały za dnia 39. sesję Rady Dziedzictwa Dewnicy w dniu 17 kwietnia bieżącego roku. Profesor. Projekt uchwały Państwo się otrzymali. Klasyczne moje pytanie, czy są jakieś uwagi do projektu porządku obrad sesji? Nie, zatem pragnę Państwa poinformować, że po pierwsze wpłynęły wnioski Komisji Merytorycznej i Zarządu o wprowadzenie następujących projektów uchwał pod obrady dzisiejszej sesji. Chciałbym z góry przeprosić, mam dzisiaj wyjątkowo słabsze okulary, bo te, które używam, są pan naprawia. Serwis zapadł, miał być na dzisiaj raz, ale na macie. Pierwszy wniosek komisji. Pierwszy wniosek komisji edukacji dotyczący projektu jest zadań powierzonych w zakresie prac remontowej gimnazjum szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013. Kto z panów radnych jest za włączeniem obrad, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dziewięć, szesnaście, jedenaście. Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Kolejny wniosek komisji gimnazjum komisji planowania przestrzennego i budownictwa dotyczący opinii do projektu zmiany miejscowego planu podorowania przestrzennego obszaru trzeci kampus UJ Wschód. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Został przyjęty kolejny wniosek Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa dotyczący ustalenia warunku zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w środku ulicy Ruczej w Krakowie. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję bardzo. Wniosek również został przyjęty. Kolejny wniosek Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa dotyczący rezygnacji członkostwa w tej komisji. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 16. Dziękuję bardzo za ten wniosek. Został włączony kolejny wniosek, tym razem zarządu. I dotyczy ustalenia warunku zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Zalesie w Krakowie. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, szesnaście. Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek z zarządu. Dobrze, dobrze. Dotyczący ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku handlowo-usługowego przy ulicy Komandosów w Krakowie. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. I ostatni wniosek zarządu dotyczący korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy 8 na rok 2013. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, szesnaście. Dziękuję bardzo. I dwa wnioski z komisji. Pierwszy komisji sportu i terenu zielonych dotyczy uznania za pomnik przyrody. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, szesnaście, jedenaście. Dziękuję bardzo. I ostatni wniosek Komisji Polityki Społecznej dotyczący korekty listy zadań powierzonych dzielnicy 8 z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013. Kto z Państwa radnych jest za włączenie pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć,
16 jednogłośnie. Dziękuję bardzo, proszę o głosowanie. Dzisiejszej sesji, kto z Państwa radnych jest za takim porządkiem, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu.